Cześć, witam. Dzisiaj w naprawie laptop Dell Inspiron 3520. Objawy uszkodzenia są takie, że laptop się nie włącza, nie ładuje baterii, a dodatkowo po włożeniu wtyczki zasilacza powoduje zwarcie. Także będziemy dochodzić, co jest przyczyną tego zwarcia. Spójrzmy, jak to wygląda. Proszę obserwować diodę power w zasilaczu. Zobaczymy, że po włożeniu wtyczki zasilacz się wyłącza. Działa zabezpieczenie przeciwzwarciowe w zasilaczu, powoduje jego automatyczne wyłączenie. Także widzimy tutaj ewidentne zwarcie w gnieździe zasilania, to znaczy na wejściu zasilania, bo dokładnie nie wiemy, czy to zwarcie powoduje samo gniazdo, czy jakieś dalsze podzespoły na płycie głównej. Także będziemy to sprawdzać. W tym celu musimy rozebrać laptopa i wyciągnąć płytę główną. Na początku sprawdzimy, czy zwarcia nie powoduje gniazdo zasilające. W tym celu musimy sprawdzić rezystancję względem masy w punkcie DC-IN i zobaczymy, czy to gniazdo powoduje zwarcie, czy po prostu to zwarcie występuje gdzieś w dalszej części układu na płycie głównej. Zrobimy teraz pomiar rezystancji względem masy w punkcie DC-IN, czyli tuż za gniazdem zasilającym, tu gdzie przewody z gniazda wchodzą na płytę główną. Jak widzimy, pomiar nie wykazuje w tym punkcie zwarcia. Oznacza, że gniazdo jest sprawne. Zwarcie występuje w dalszej części układu. Pomiar w punkcie DC-IN pokazał, że nie mamy w tym miejscu zwarcia. Zatem spokojnie wykluczamy gniazdo. Gniazdo nie ma zwarcia, jest sprawne. Musimy przejść do dalszej części układu i pomierzyć, w której części występuje to zwarcie. Przejdźmy teraz dalej. Powiększymy troszkę schemat. W tym momencie wykonamy sobie pomiar rezystancji względem masy tuż za pierwszym tranzystorem kluczującym. PU4002, czyli dokładnie w punkcie AD+, i sprawdzimy, czy w tym miejscu nie występuje zwarcie. Jeżeli nie, będziemy przechodzić do dalszych części układu. Jeżeli w tym punkcie wystąpi zwarcie, to będziemy podejmować kroki naprawcze. W celu wygodniejszej diagnostyki
i lepszego dostępu do punktów pomiarowych wyciągniemy płytę z obudowy. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tuż za pierwszym tranzystorem kluczującym PU4002. Zmierzymy rezystancję względem masy w tym punkcie i zobaczymy, co się tam dzieje. No i tuż za PU4002 mamy zwarcie, czyli dokładnie w punkcie AD+. AD+ jest gałęzią zasilającą tak naprawdę dla większości układów na płycie głównej, także znalezienie zwarcia byłoby pracochłonne, musielibyśmy każdy układ sprawdzać po kolei, odłączać pozostałe, także jest to praktycznie niewykonalne. Aby takie zwarcie znaleźć, wykonamy próbę zwarciową, która polega na tym, że w tym punkcie wepniemy się z zasilaczem z ograniczeniem prądowym ustawionym na 19 V. Ograniczenie prądowe ja tak zaczynam od 0,5 A i zwiększam. I zwarcie powinno wykazać, który element jest uszkodzony w taki sposób, że ten element będzie się po prostu nagrzewał, a więc podłączymy zasilacz i będziemy sprawdzać, który z elementów się nagrzewa. I to być może wykaże nam ten uszkodzony, zwarty element. Przed wykonaniem próby zwarciowej najlepiej jest porozłączać wszystko, wyjąć moduły pamięci, wyjąć procesor, wszystko co jest możliwe powyjmować i wtedy rozpocząć próbę zwarciową. Mamy już przygotowany zasilacz ustawiony na 19 V, prąd 1,5 A. Przewody podłączone w punktach AD+ i masa. Rozpoczynamy próbę zwarciową, sprawdzamy, który z elementów lub ewentualnie która część płyty będzie się nagrzewać. W tym punkcie coś się nagrzewa, któryś z elementów. Wygląda na to, że jest to kondensator SMD, a więc prawdopodobnie jest on zwarty, musimy go wymontować. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda to temperaturowo. Widzimy w tym miejscu wyraźny przyrost temperatury, także zmysł dotyku nie mylił się. Ewidentnie ten element się nagrzewa. Próba zwarciowa wykazała, że uszkodzony jest kondensator SMD o oznaczeniu PC4306. Musimy go wymienić. Tutaj akurat w tym miejscu, na tym schemacie, on jest oznaczony jako niemontowany, ale tylko dlatego, że ten schemat dokładnie nie pokrywa się z tą płytą główną, którą ja mam. Są tu, widzę, drobne różnice, bo i przy innym tranzystorze jest też ten kondensator montowany, ale nie o to chodzi. Mi chodziło bardziej o to, żeby po prostu znaleźć wartość tego kondensatora. I tu ze schematu odczytujemy, że jest to 10 mikro na 25. Pozostaje tylko poszukać takiego kondensatora w swoich zasobach i wymienić na sprawny. Zobaczyć, czy układ będzie działał, czy zwarcie ustąpi.
i będziemy już wtedy podejmować dalsze kroki, ewentualnie o dalszej naprawie lub o złożeniu i przetestowaniu laptopa. Jednym pociągnięciem lutownicy element został wylutowany. Sprawdźmy teraz, czy rzeczywiście ma zwarcie. Mam już przygotowany nowy kondensator. Sprawdźmy tylko, czy zgadza się jego wartość. Jeżeli tak, to możemy przystąpić do montażu na płycie głównej. Kondensator został już wlutowany na płytę główną. Możemy powoli już przystępować do składania laptopa. Wcześniej jednak przed złożeniem wyczyśćmy jeszcze układ chłodzenia, załóżmy nową pastę termoprzewodzącą, tak abyśmy mieli pewność, że wszystko jest w porządku. Aha, nie myślcie, że ja tak przystępuję do składania laptopa bez wcześniejszego sprawdzenia, czy to zwarcie ustąpiło. Oczywiście sprawdziłem, zwarcia nie ma, tylko po prostu wszystkich elementów pracy nie pokazuję na filmie, ponieważ zająłby wtedy ten film z godzinę albo i dłużej. Także tu wszystko zostało sprawdzone i mogę zabierać się za składanie laptopa.
No i laptop został już złożony, został sprawdzony, wszystko działa prawidłowo. Uruchamia się, ładuje, także wszystko jest w porządku. Teraz tradycyjnie na koniec o przyczynach takiej usterki. Otóż nie ma tu żadnej konkretnej przyczyny, jeżeli chodzi o użytkownika, to nie użytkownik spowodował uszkodzenie tego elementu. Jest to po prostu wada fabryczna, słabej jakości element lub jakiś wadliwy element, który po czasie zwarł po prostu. Takie usterki zdarzają się dość często, kiedy któryś z elementów zwiera, najczęściej jest to kondensator i wydaje mi się, że wynika to po prostu z jakości tych elementów. Także myślę, że na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam tradycyjnie. Mhm.